zaryłeś kolanami w piasek, w pędzie padając do Olafa. Widziałeś, że jego ciało drga spazmatycznie, a on sam z oczami wywróconymi do wnętrza czaszki nie jest w stanie wykrztusić z siebie nawet słowa. Na jego klatce piersiowej, ciele i rękach widziałeś wiele głębokich ran zadanych ostrymi szczypcami krabopająka. Najbardziej martwiła cię jednak czerniejąca w zastrważającym tempie rana po ugryzieniu przy jego obojczyku. Dobrze, że przy obojczyku, więc nie mam oporu, po prostu chcę wyssać jad z tej rany. No dobra. Nadal to jest opatrywanie, tylko... Dobrze, okej, okay. Rzucaj w takim razie. Niech będzie to opatrywanie, a nie uzdrawianie. Znaczy no, ja rzucam za każdym razem uzdrawianie zamiast opatrywania. No to uzdrawianie, dobrze. Mhm. To mamy 23. 23, dobrze. Ta rana będzie wymagała, żeby zaleczyć się, bo traktujemy to jako ranę krytyczną. Tak, to, co dostało, i Olaf. Ja mogę usuwać rany krytyczne. Jasne, tylko że to wymaga czasu i dużo umiejętności, ale to, że użyłeś teraz uzdrawiania i twój wynik daje sukces, więc udało ci się zatrzymać truciznę. Żeby się dalej nie rozprzestrzeniać. Dokładnie, rozprzestrzeniającą się po ciele, wyssałeś ją, wyplułeś taką gęstą plofocinę zabarwioną na zielono. Gorzki smak rozlał ci się po ustach, ale być może ocaliłeś życie przyjaciela. Wyrwałeś swój przybornik z medykamentami i zacząłeś łatać kolejne rany, zdzierając z Olafa płachty porwanego ubrania. Do ciebie powoli zaczęła wracać jakakolwiek kontrola nad własnym ciałem. Przed chwilą jeszcze zdrętwiałe i zesztywniałe palce, teraz możesz w końcu zacząć je zginać i masz wrażenie, jakbyś odzyskał ręce i nogi. Przed oczami, jakby w majakach, widzisz nachylającego się nad tobą Gunnara. Czy ty masz jakiekolwiek magiczne przedmioty, które mogą tu pomóc, gdzieś pochowane po zakwach? Tak, zasadniczo to ja mam magiczne leczenie i komponenty do tego, tylko komponenty nie są drogie. Okej, okay, są nie drogie. Nie chciałeś ich używać więc na nas, on tak? Jest, on cię na tyle cię połatał w tej chwili, że mógłbyś spróbować wysilić się i rzucić zaklęcie. Nie byliśmy warci tego. Nie. Komponenty są drogie i trudno dostępne, a zapasowego woja można dostać w każdej wiosce. A czy cię na imię Gunnar też? No, Gunnar Gunnarsson. To jest Gunnar Gunnarsson. Jak pójdziesz tą tradycją, to twój syn będzie Gunnar Gunnarsson. Chyba, że na mnie to się ja skończy po prostu ród dzisiaj. Tak być. Rzucasz zaklęcie uzdrawiające. No tak, rzucam na siebie zaklęcie uzdrawiające. Wystarczy 18. Okej, okay, czyli ty sięgasz po jakieś amulety, medaliony, słuchaj, widzisz, że on tak wskazuje tylko palcem, ty mu podrzucasz tą ja jego torbę. Ja mu daję te rzeczy, ale nie wiem, co on tak robi. Słuchaj, no, on wygłasza kilka jakichś półgębkiem, kilka jakichś słów, wypluwa je z siebie, jego dłonie zaczynają lśnić zielonkawo, błękitnym światłem. Ciepło rozlewa się po całym ciele i to emanuje tak mocno, że aż ty czujesz na swoich dłoniach, jak jego magia zaczyna zesklepiać kolejne rany. Widzisz, jak rana na ramieniu zaczyna wyciekać dosłownie i ten jad takimi kroplami spływa po jego ręce, brudząc ubranie. Twoje starania były bardzo ważne, by przywrócić go do przytomności, ale magia sprawiła, że leczenie nastąpiło niemal natychmiastowo. W tym czasie... Chyba, że uratowałeś mi życie. Wstawaj i biegniemy za nimi, jak jeszcze masz takie sztuczki w zanadrzu. Oni potrzebują naszej pomocy. Ruchy. To ja z narażeniem życia usta moje do piersi jego składam, truciznę wypluwam. On mógł wyleczyć się sam? Co gorsza, jeszcze zrobił to tak szybko. Jeszcze wygryzie mnie z mojej roboty i będę musiał sobie znaleźć inne zajęcie. W tym czasie, panowie, Haldanie, biegniesz przed siebie, prujesz najszybciej jak potrafisz, przebierasz nogami tak, jakby goniła cię sama śmierć. Mhm. I coś w tym stwierdzeniu może być, bo rzeczywiście spotkanie z krabopająkiem może skończyć się tragicznie. Mhm. Co chcesz zrobić? Widzisz już wioskę w dole, zaczynasz zbiegać ze skarpy, tam gdzie mniej więcej widziałeś... Zbiegasz z góry, tak, jesteś no na górze. Przy kapliczce Frey teraz. Mhm. I teraz wioska jest w dole jakby. Okay. I tam masz tą wiatę taką, wiesz, poskładaną. No właśnie, o to chciałem zapytać. No. Tam, gdzie te góle się pożywiały wtedy, no, za tą wiatą się chowałem. Czy ta wiata jest na tyle duża, żeby wbiegł tam krabopająk? No nie ma takich dużych drzwi, żeby tam wbiegł, ale może się po prostu przez nią no przebiec. No właśnie, staram się przez nią przebiec tak, żeby jeżeli ona jest tak zbudowana, powiedz mi, czy na... jej zadaszenie to są belki poustawiane tak na obu drugiej, no to staram się rąbnąć w tą pierwszą belkę, żeby ona na zasadzie zawalenia się... Jak domino te belki, żeby się stoczyły w dół, mhm, żeby wpadły w tego krabopająka, licząc, że on w ten sposób straci równowagę. Dobra. Jeżeli zdążę i on będzie na tyle blisko, to może będziemy mieli na tyle szczęścia. To rzuć to z tyłu siły, tylko zobaczymy, czy uda ci się przeważyć tą belę. Siły, krzepy. No, tak powiedzmy, że z 17 by się przydało, bo taki będzie poziom trudności. Szukam, gdzie jest krzepa. Ciało pierwsze.
ciało pierwsze. No dobra, no to więc tak, mam 8, 6, 14, 18. Dobra, no to udało ci się, słuchaj, wpadasz w takim rozbiegu, zeskakujesz w kilku susach z tej skarpy. Nie wiesz tylko, gdzie jest Wes w tej chwili. Ale wbijasz się z całej siły w tą belkę, starając się ruszyć konstrukcję tej wiaty. Wes, a ty gdzie jesteś w tym momencie? No tak się składa, że chyba na tej wiacie. Okej, dobra, więc wlazłeś na tę wiatę. Myślę, jak tylko wymyśl na takiej belce zjeżdżał. Jakby jedynym sposobem jest dziabnięcie krabopająka w miejscu, w którym odpadła ta krypa, a to niestety na nasz pech znajduje się... Tam, gdzie słońce nie dochodzi. Od górnej strony, nie od dolnej pająka, więc w moim planie było wybiec po konstrukcji, tak żeby gdzieś dopaść go, zaskoczyć na niego z góry. Mhm. Więc ja na pewno wbiegłem na tą konstrukcję. Dobra. Nie wiem, gdzie jestem w tym momencie. Na jej szczycie, załóżmy. Więc balansujesz na szczycie konstrukcji, którą właśnie z pełną siłą wpada Hawdan, próbując ją przewrócić. No więc jedyne, co mogę zrobić, to postarać się wyliczyć odpowiedni czas i kiedy tylko krabopająk wpadnie w tą konstrukcję, to ja chciałbym wybić się, wyskoczyć do góry w powietrzu, odwrócić jedynie miecz i całym impetem mojego ciała i prędkością opaść na niego, wrażając mu ostrze. No dobra, nie wiem, rzuć na atak mieczek chyba. Spróbujmy. To będzie, nie wiem, poziom trudności chyba... Nie, weźmy 20, no bo okay. Robisz to w locie z przewrotką, okay. Nie wiem, co jeszcze dobra, za cuda. Poczekaj. Dobra. Jeden punkt warta, więc jakby zobaczymy. Już nie masz farta. Zero punktów farta. To już mam 0 punktów farta. Słuchaj, głupiemu zawsze szczęście dopiszę, więc... Dobra. Wystarczy tych 14 plus 19 to nam daje ile? 33. Wystarczająco. Dobra, słuchajcie, więc w tym momencie Hawdanie, ty z rozpędu wbiegasz w tą konstrukcję, napierasz na bele, te bele zaczynają spadać jedna po drugiej, waląc się pod te pająkowate odnóża gojącej cię bestii. Ona zaczyna się potykać, traci równowagę, ryje tymi czułkami i głową w piach przed tobą. Kolejne bele spadają, ty jesteś, no jakby może być się zadowolony, bo zdecydowanie ją spowolniłeś, zatrzymałeś się w miejscu. Widzisz, jak jedno z tych odnóży niemal łamie się na beli spadającej z wysokości i wtedy dociera do ciebie, że na samym szczycie tej budowli stał Wes, który teraz, mimo swojej pokaźnej przecież postury, w locie przeskakuje z jednej belki na drugą, wygina się niczym kocur. W dół mam świetną aerodynamikę. Do góry nie poleci. I z ogromną prędkością, wywołaną wielkim ciężarem i grawitacją, spada z wystawionym swoim srebrnym mieczem prosto na łeb krabopająka, wbijając się w jego odwłok. Zielona jucha tryska na boki. Wy to widzicie z góry, teraz wbiegliście na szczyt, kiedy kolejne ciosy wyciąganego i wrażonego ponownie miecza Wesa wbijają się w bestię. Ta wyje i klekocze, skręcając się w agonii, a po chwili rozkracza się na swoich 8 odnóżach i pada martwa, podrygując tylko jeszcze kilkakrotnie w spazmach śmierci. Nie sądziłem, że jeszcze potrafię tak skakać, choć chyba... Dużą rolę odegrało to, że większość drogi było w dół. Hawdan, całyś? Od początku wierzyłem w wszystkie twoje gracje. Tylko Wiedźmin może zrobić takie akrobacje. A my drepczemy powoli. Tak. No tak, ale jakby... Olaf jest w zaskakująco dobrej kondycji. No nie, ja się wypstrykałem z punktu wytrzymałości praktycznie. Ale żadnych zaklęć. Przynajmniej. No tak, ale mam taką piękną, rozchełstaną koszulę, z której widać moje okrągłe ciało. Chłopcze, czy który z was jest szczupły i wysportowany, czy wy wszyscy jesteście grubasami? No, ja raczej... Jeżeli on zarabia na życie śpiewem, to na pewno. No dobra, panowie, macie martwego krabopająka. Widzicie dziewczynkę, która wtula się w ramiona matki, kawałek dalej, ona przeżyła oczywiście. No i widzicie takie wystające, świecące jak jaja, jak psie jajca dosłownie, gruczoły. Graba pająka, one fosforyzują błękitnawo. Chodź tu do mnie. Daj mnie to ręce, te twoje. daj mnie te ręce. No. Czym oj tu? No. No wyciągam łapy. Jak on trzyma? To ty odcinasz krabopająkowi jajca. To ja w sensie gruczoły. Gruczoły. Dobra, takie dwa oślizgłe, żółte gruczoły kończą w twoich rękach. One przestają świecić, jak tylko odpadają od cielska krabopająka. Czujesz taką... Ocieram. A żeby spadły na ciebie wszelkie sromoty...
Od tego widoku bierze mnie na wymioty. Świetnie, byleś nie zgubił, Halfdan. Dobrze się spisałeś, zresztą mi klepie cię przyjacielsko po ramieniu. Ja podchodzę, wes. Masz jeszcze jakieś puste flakony? No, mam dwa. A wiesz, ile warty jest jad krabopająka? Po co mi jad krabopająka? Mówiłem, że spuszczasz do flakoników jad krabopająka. Zrobisz to dla ciebie, Olaf? Bo ja, wydaje mi się, że trochę wprawniej obsługuję skalpel. I krabopająki. A to się, a wiesz, ja poza krzyczołami odciąłbym sobie jakieś... Skoro twierdzisz, że lepiej sobie radzisz z dojeniem. Nie, bo ile masz fakiół i alchemii? Oczy krabopająka. Ja w sumie 10. Wiesz, to może ja też te jego szczypce czy coś tam jeszcze. Okay, ale ja mam jeszcze wykształcenie magiczne plus 4. Dobra, panowie, ja nie będę się tym spalał, po prostu udaje wam się zdobyć jad krabopająka. Wydoiliście tak. Krabopająka, Hafdal ma gruczoły. Brawo. Ja chowam ten gruczoł, nie będę z jajcami krabopająka popierdzielał. Co dalej? Chwila. No, zanim pójdziemy dalej, ja podchodzę do tej kobiety, ona ma cały czas ten mój nóż. Tak. Zabieram jej z ręki, oddaję ten, bo jednak rodowa ona pamiętka. Bierze taki ten uświniony krwią Olafa i krabopająka nóż od ciebie, patrz, trochę przestraszona. Ale koniec końców serdecznie rodowy. Dziękuję wam za pomoc i odzyskanie córki. Ja ten cesarski antałek wina biorę i mówię, od tego wysiłku wyschła mi już ślina, napijmy się razem cesarskiego wina. Czyli ładujecie się na statek, rozumiem, z powrotem. No jakby, na łódź. Co tu dużo mówić, no wracamy do Stregobora. Mhm. Chwileczkę, czy... Zostawiamy je dwie tutaj na całej wyspie. Ale wiesz co, ta wyspa jest więcej ludzi na niemiecka. Przecież są w domu, ona no. sobie poradzi. No. To jest duża wyspa. Nie, no tak, no tak są jeszcze mniejsze zero. Osady. Nie, nie, kolejna nie, wioska, większe osady, nawet dużo większe niż ta i kolejna wioska jest kilka godzin marszu stąd, więc one po prostu muszą zasadniczo przetrwać noc, a wy pozbyliście się większości zagrożeń naturalnych w okolicy. Po prostu muszą dotrzeć gdzieś, więc one sobie poradzą. Są stąd, to jest tak. ich miejsce. Gunnar, niechaj znikną wszelkie twoje troski, na tej wyspie przecież leżą inne wioski. Tak. I znikamy. Więc myślę, że bez problemu. Rozumiem, że chcecie dopłynąć z powrotem do Stregobora. Tak, tak, tak. Okej, okay. Tym razem Stregobor już spodziewa się waszej wizyty. Bez problemu cumujecie do Rajskiej Wyspy, która nie zmieniła się wiele od waszego ostatniego pobytu tutaj. Wydaje się, jakby czas zatrzymał się i nawet dzień trwał nieprzerwanie, bo kiedy wpływaliście na wyspę, był już bardzo późny wieczór i na zewnątrz panowały ciemności. W momencie, w którym tylko przekraczacie linię wody przechodzącą z tej ciemności Skielskiego Morza w lazur Rajskiej Wyspy, znowu zaczyna się dzień, słuchajcie. Wpływacie na oświetloną wspaniałym słońcem w pełni plażyczkę. Mam nadzieję, że teraz zrobimy to wkrócej niż dwie godziny. Czy, tak czy inaczej, tutaj tu panuje wieczny dzień, ale Stregobor was oczywiście wpuszcza. Czyli macie tą ścieżkę, ona jest ułożona, lazurowy zamek czeka. Wpadacie do środka, rozchodzą się te same krzaki, które wcześniej widzicie. I Stregobor, wygodnie rozparty na wyklinowym krześle, popala szisze w tym momencie. No i on wypuszcza kłęby białego dymu. No kiedy wy, tacy zakrwawieni, zmęczeni, w podartych ciuchach, no wchodzicie, on tak patrzy z takim lekkim obrzydzeniem na was. O, a jednak postanowiliście wrócić. Wyglądacie na sponiewieranych. Mamy gruczoły. A ty może informacje, więc słuchajcie, no, oczy mu się zaświeciły radośnie. Doprawdy? Doprawdy? Macie gruczoły? Stryka palcem, pojawiają się takie dwa gliniane naczynia, wypełnione substancją o dziwnym zapachu. Rozpoznajesz formalinę. Mnie otwiera je, wrzućcie gruczoły tutaj. Wrzucam je tam. On patrzy, w świetnym stanie, doskonale, będę miał taki materiał do badań. Zamyka je, rozgrzewa rękoma, widzisz, że wosk taki topnieje dookoła tych, on lakuje od razu te naczynia. Pstryka palcami, one znikają nagle, rozwiewając się ze stołu. Ja patrzę na niego z kompletnym obrzydzeniem. Reszta krabopająka leży w wiosce. Ach, reszta nie będzie mi zupełnie potrzebna, zróbcie sobie z nią chcecie. Niech ją zeżrą kruki. No dobrze, więc ja chyba też jestem wam rzeczywiście coś winny. Tak, jakie było pytanie? Pytaj, bo od niechcenia, bo on już się zbiera koniecznie, żeby wrócić do badań. Doskonale. To opowiedz nam, co wiesz o tym grzebieniu i jak jesteś zamieszany w całą historię z młodym jarlem. A, z młodym jarlem to bym nie przesadzał, że jestem zamieszany. Zawiązałem pewną umowę. Z jarlem Anbrokfar, starszym. On potrzebował, żebym rzucił na ten grzebień klątwę. Otóż osoba, która się tym grzebieniem uczesze, miała zostać przeklęta i zamieniona w bestię, a na ludzi, którzy w momencie rzucenia, wyzwolenia klątwy będą ją taczać, miało spaść niesamowite nieszczęście. No i w zamian dostałem tą wyspę na własność, po wieczyste władanie. No, obietnicę tego, że nikt nie będzie mnie tu nawiedzał,
co jak widać średnio się spełnia. Jarl zdecydowanie nie dopilnowuje tej sytuacji. No i jak widzieliśmy, klątwę rzuciłeś, ale co się stało wtedy? Ale, jak zadziałała klątwa? No, zasadniczo mówiąc szczerze, miałem się tym już bardziej nie interesować. Właściwie rzuciłem tylko klątwę na grzebień i myślałem, zapomnę o całej tej sprawie. Ale wrodzona ciekawość i potrzeba badacza nie pozwoliła mi skończyć w tym miejscu. Okazuje się, że Jarl rękami jednego ze swoich sług przekazał ten grzebień jakiejś dziewce we wsi. Zdaje się, że nazywała się Jolanta, Julia, Jadwiga? Nie jestem pewny. Nie wnikałem, zwykła dziewka, nie wyróżniała się niczym szczególnym. Zdaje się, że była w ciąży. Zdarza się. W każdym razie to ona otrzymała ten grzebień, a potem wsiadła na jedną z długich łodzi i udała się na wyspę... Zaraz. Płynęła chyba na Undvik. Głowę za to nie oddam. Tak czy inaczej, w międzyczasie, będąc na morzu, postanowiła uczesać się moim przeklętym grzebieniem. Zamieniła się oczywiście w bestię, zgodnie z zaklęciem, które rzuciłem, a okręt pogrążył się w nieprawdopodobnym wirze wodnym i wylądował na cmentarzysku okrętów. O. No i to zasadniczo tyle. Jakim cmentarzysku okrętów, Stregobor? No posłuchaj, jak rzucałem zaklęcie tej klątwy, to musiałem wybrać jakieś miejsce, w którym to wszystko się zakończy. Wiesz, magia nie działa tak zupełnie z przypadku. Jak wywołałem wir, no to na jednej z południowych wysp, tam jest bardzo dużo takich małych wysepek tutaj na Skellige, jest cmentarzysko okrętów, na którym lądują, w morze wyrzuca kolejne wraki. Stwierdziłem, że jeden więcej nie zrobi żadnej różnicy. I wrak łodzi, na której płynęła przeklęta dziewka, też wylądował na tym cmentarzysku. I co? I zamieniłeś Bogu Ducha w inną dziewczynę w potwora i tak to zostawiłeś, tak? Ona sobie tutaj skały. Latała sobie, a ty siedzisz tutaj... Zaraz, to bestia przeżyła? Ojejku, ja byłem przekonany, że mutacja, którą rzuciłem, zabije ją w ciągu tygodnia. Stregobor wydaje się absolutnie niewzruszony tym, jak miało skończyć się jego zaklęcie. No nie, niestety nie zabiła. O, to ona nadal żyje? Tak. A nie wiecie, czy ciągle jest w ciąży? Nie mieliśmy czasu się przyjrzeć. Przygodę. On w tej chwili jest zafascynowany tym, jak jego zaklęcie zadziałało w sposób nieco nieoczekiwany. Posłuchajcie, to ja bym wam zapłacił, jeśli uda wam się ją do mnie sprowadzić. Żywą lub martwą, zasadniczo jest mi to zupełnie obojętne. Cena nie gra roli. Stregobor wydaje się być absolutnie zafascynowany samym pomysłem tego, że może dostać ciało przeklętej dziewczyny, która zdaje się przeżyła jego nieudane zapróby rzucenia klątwy. Wiesz co, Stregobor, nie chce mi się z tobą gadać nawet. Mhm. Czyli tak pokrótce, wystąpiłeś przeciwko edyktowi kapituły? Tak po prostu? Detale. Nauka nie zna granic. Ja po prostu sprawdzałem kolejne zaklęcie. Strzelam mu w ryj. Okej, czyli odwijasz się. Słuchaj, głowa Stregobora w tym momencie odskakuje. On się absolutnie nie spodziewał tego ciosu. On chwyta się za szczękę i patrzy na ciebie z wyrzutem. Widzisz, że jego ręce zaczynają przebierać w jakieś zaklęcie, ale on szybko oddycha i zatrzymuje się. No dobrze. Nie, może mogę nie trochę przesadzić, ale... swojego ryja więcej. Zwracam Obyś się do niego. Zdech. Podobno się jest mistrzem, lecz mistrzem tandety. Kiepskie jest to wino i brzydkie kobiety. Ładne, żeś ty sobie wyczarował rzeźby. Będziesz stąd umykał, jak przed mieczem dzierżby. Odwracam się na pięcie, spływam na ziemię i wychodzę. Jeszcze bardziej nie lubię magów. Uważam, że powinniśmy mu łeb uwalić. Dobra, ja idę zaraz za nim. Już czas. Wychodzicie, tak? Okej, Stregobor oddycha ciężko. I też nie chcę was więcej oglądać! Żebyście więcej nie stanęli nogą na mojej wyspie! I wszystko za wami, jak wy odchodzicie, zaczyna się zamykać. Drzwi zamykają się z trzaskiem, wrota zamykają się z trzaskiem. Droga, po której stąpacie, wracając na swą łódź, dosłownie wali się za wami i rozpada w proch. Inaczej, jak drzwi się zamykają, ja rzucam rozwianie magii. Chcę, żeby przez chwilę było widać, w jakiej on faktycznie budce się siedzi. Słuchajcie, on mieszka, kiedy to robisz, to widzicie, że on w takiej zgrzebnej chacie tak naprawdę mieszka. Między dechami powpychane są jakieś kawałki mchu i szmat. To wszystko wygląda jak naprawdę... desperacka pustelnia, próba ukrycia się przed całym światem, miejsce, które absolutnie nie zwraca uwagi. Stregobor, rzucając tą całą iluzję, którą przecież sam tak łatwo może przejrzeć, oszukuje nie tylko wszystkich dookoła, ale też próbuje oszukać samego siebie.
Wracacie więc na łódź i udajecie się na jedną z niewielkich, bezimiennych wysepek, którą Stregobor wskazał jako cmentarzystko okrętów, tak? Tu trzeba być ostrożnym, żeby nie dołączyć kolejnego okrętu do tego grona. Słuchajcie, kiedy tam dopływacie, drogę obświecacie sobie tylko kilkoma latarniami, które zwiesiliście po łodzi. Płyniecie wzdłuż brzegu w Skellige, więc w miarę udaje wam się nawigować pomiędzy płciznami. Na szczęście morze jest dzisiaj spokojne i docieracie bezpiecznie do cmentarzyska okrętów. To miejsce, wbrew swojej nazwie, nie jest szalenie groźne, ale pływy i prądy, które owiewają wszystkie wyspy, bardzo często spycha tam o te okręty zatopione w czasie burz i sztormów. To, co jest nieco niespodziewane, to fakt, że pośród tych wraków płonie niewielkie ognisko, przy którym siedzi pojedynczy człowiek. Kiedy wasz dziób waszej łodzi ryje o plażę, wysiadacie na zewnątrz i dostrzegacie mężczyznę, który klęcząc przy ognisku czyści miecz. Kiczort. Okej. To dość niespodziewane miejsce, jak na kogoś, kto chciałby sobie wyczyścić oręż. Twój medalion podryguje tylko delikatnie, kiedy zbliżasz się do ogniska. Mhm. No więc jakby dobywam miecza. Mhm. I staram się... Świst ostrza wyciąganego z pochwy. Czyli podchodzicie, ale nie skradacie się, tak? Nie. Zbliżacie się do ogniska i... Kiedy podchodzicie bliżej, dostrzegacie, że wątły płomień płonących desek, zebranych prawdopodobnie z wraków, które walają się wszędzie dookoła, oświetla twarz mężczyzny w średnim wieku, za kilkudniowy zarost, skórzane ubranie, zbroja z kilkoma kolczymi oczkami. On sam czyści jeden z mieczy, drugi, odłożony na oliwionej szmacie, leży bezpiecznie obok niego. Oczy o kocich źrenicach przyglądają wam się, kiedy on nie przestaje czyścić miecza. Zdaje się, że mogliście kiedyś o nim słyszeć. Dał rada ten charakterystyczny miecz i medalion w kształcie głowy wilka, który zwisza z jego szyi. Włosy są oleiście czarne i tylko w kilku miejscach przyproszone siwizną. Witaj, wilku. Nie spodziewałem się tu spotkać sławnego Eskela. Nigdy nie spotkałem żadnego wilka, choć jak wszyscy o kilku słyszałem. Może jak to wszystko się skończy, uda mi się z Eskelem wychylić kielich lub dwa. Proszę? Nigdy nie spodziewa się Wiedźmina, zawodiacko odparł Eskel. Ja też nie myślałem, że ktoś jeszcze wziął moje zlecenie. Zlecenie? No tak. Nie ma żadnego zlecenia. Zdaje się, że obaj jesteśmy tutaj po to, żeby ubić harpię.